Cześć! Dzisiaj mamy z Tomkiem bardzo ważną misję. Usłyszycie dziś opowieść o Polonezie, który przecież jeszcze niedawno był przedmiotem żartów, a dzisiaj coraz częściej staje się już pozytywnie postrzeganym klasykiem, który zresztą już niedługo, bo 31 lipca, będzie miał okrągłą 30. rocznicę rozpoczęcia produkcji modelu Karo. No więc Tomek zasugerował, że jest to dobra okazja, aby obalić kilka krzywdzących Poloneza teorii, w tym krążącą po internecie teorię wstecznego rozwoju, która sugeruje, że Polonez był po każdej modernizacji coraz gorszym samochodem. Myślę, że zdążyliście już poznać Tomka na tyle, że nie muszę Was przekonywać, że jest on właściwą osobą do naprawienia tej krzywdy. Zapraszam i tradycyjnie przed filmem proszę o wsparcie naszej ekipy poprzez sprawdzenie wyceny ubezpieczenia Waszych aut na mubi.pl/Zachar. Zajmie Wam to zaledwie 2 minuty. A przy okazji wesprzecie też własny budżet, bo oszczędzicie na następne ubezpieczenie swojego auta. Pamiętajcie tylko, żeby od wszystkich cen, które zobaczycie tam, odjąć 150 zł cashback, które otrzymacie na konto po zakupie polisy. O, tak jak w tym przykładzie, tutaj widzicie potwierdzenie przelewu podesłane z podziękowaniami od jednego z widzów. Z góry dziękuję za wsparcie i miłego oglądania. Cześć, nazywam się Tomek Mydłowski i w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam nie jeden, a dwa Polonezy. Szczerze mówiąc, muszę się przyznać, że czuję się trochę winny, bo do dzisiejszego odcinka powinienem zapuścić wąsy, gdyż jazda w Polonezie bez wąsa to nie to samo. Natomiast w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam trochę historii powstania Poloneza i jego modyfikacji robionej siłami samego FSO, jeszcze przed wejściem Koreańczyków, przed wejściem DU. I tak jak powiedziałem, będzie to odrobina historii, bo opisanie wszystkich tutaj aspektów dotyczących i powstania, i budowy, to jest materia na pewno nie na jeden odcinek. Postaramy się przedstawić trochę ciekawostek i przede wszystkim obalić kilka mitów, które wokół historii powstania Poloneza narosły i tak samo dotyczą historii jego modyfikacji. Zapraszam do oglądania. Parafrazując misia, nie tak dawno minęła 43. okrągła rocznica rozpoczęcia produkcji pierwszego Poloneza i data uruchomienia tej produkcji przywodzi mi na myśl skojarzenia z filmem również Stanisława Barei, serialu Alternatywy 4, gdzie mamy scenę, gdzie dzielnicowy Parys, którego postać wciela się właśnie reżyser filmu Bareja, rozmawia z Romanem Wilhelmim, czyli z aniołem dozorcą budynku przy Alternatywy 4 i rozmowa przebiega mniej więcej następująco, że flagi trzeba by powiesić, na co anioł tak, ja zawsze w to robotnicze święto. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że drugiego ma ta flaga jakaś tam sobie może jeszcze wisieć, ale żeby mi trzeciego, rozumiemy się, i dokładnie rozumiały to władze i zarząd fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, gdyż pierwszy Polonez, oficjalnie produkcja uruchomiona, została 3 maja 1978 roku. 3 maja rozpoczęto produkcję Poloneza w tej wersji. Jest to wersja przez powszechnie określana jako Polonez Borewicz. Wzięło się to od postaci porucznika Borewicza, którego grał zmarły nie tak dawno Bronisław Cieślak w serialu 07 Zgłoście. Natomiast moim zdaniem w tym kolorze ten samochód to bardziej Ochucki niż Borewicz, bo dokładnie takim samochodem poruszał się prezes klubu Tęcza Ochucki w filmie kultowym Miś. W dzisiejszym odcinku nie będziemy jednak mówić o filmach, tylko o
tym samochodzie, natomiast siłą rzeczy on takie skojarzenia wywołuje. Pora obalić pierwszy mit i tym pierwszym mitem jest przestarzałość Poloneza w chwili debiutu jego na rynku. Otóż nie był to wcale przestarzały samochód w momencie, kiedy wchodził do produkcji. Dla przykładu Fiat 132, samochód, który był już produkowany od bodajże 72 roku, bazował również na technologii Fiata 125. I tutaj jest miejsce na kolejny mit, jakoby Fiat 125P był czymś zupełnie innym od Fiata 125 włoskiego. Otóż jest to nieprawda. Fiat 125P polski oczywiście miał kilka różnic. Te różnice dotyczyły innej deski rozdzielczej ze starego modelu, dotyczyły okrągłych świateł przednich, bo nasz przemysł nie był w stanie wyprodukować kwadratowych świateł, takich jak były w oryginalnym włoskim Fiacie 125. No i przede wszystkim silników, które pochodziły ze starszego modelu. Natomiast jeżeli chodzi o hamulce, zawieszenie i tego typu elementy, nie różniły się one od włoskiego Fiata 125 i tutaj podkreślam to jeszcze raz, tak, Fiat 125 włoski też miał z tyłu resory piórowe. Plan na produkcję Poloneza zakładał, że będzie to samochód produkowany minimum 15 lat. W związku z tym najważniejszą kwestią było zaproponowanie i zastosowanie nowoczesnego nadwozia w nowoczesnym kształcie. I to nadwozie miało być też produkowane w kilku wersjach. Zakładano, że do produkcji trafi model 5-drzwiowy, taki jak ten, model 3-drzwiowy, model kombi, który wszedł do produkcji dopiero później za czasów DUFSO oraz model coupé sportowy, który był taką trochę pozostałością po tym włoskim projekcie, o czym opowiem dalej. Natomiast co dotyczy się silników, to nie jest prawda, że zabrakło pieniędzy na opracowanie nowych silników. Te silniki 1300 i 1500 zmodernizowane były od początku zakładane jako te silniki zastosowane w pierwszym etapie produkcji Poloneza, natomiast w kolejnym etapie unowocześniania i modernizacji tego samochodu miała wejść nowa gama silników, na którą była zakupowana licencja i to miały być silniki 1.6, 1.8, 2.0, silniki o zapłonie iskrowym oraz silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności 2 litrów. Znalazłem też informacje o silniku 1.4, który miał być w ramach licencji produkowany i tutaj montowany w Polonezach jako modernizacja silnika 1.6, ale tej informacji do końca nie jestem pewien. Może to być mit, który gdzieś tam wyrósł. W każdym razie w literaturze opisującej historię fabryki wzmianka o takim silniku również się znajduje. Niestety wprowadzenie tej drugiej generacji z tymi nowszymi silnikami, tej modernizacji Poloneza, stało się niemożliwe ze względu na kryzys finansowy, który był skutkiem wcześniejszej epoki Gierka i te lata 80. to był jeden z najgorszych okresów w historii żerańskiej fabryki. Zanim opowiem o tym okresie lat 80., to bardziej przy modelu Karo, jako historię modernizacji i historię modelu, wróćmy do historii opracowania Poloneza, opracowania sylwetki. Sylwetka powstała w Centro Stile de Fiat przy współpracy polskich konstruktorów, natomiast w sieci można znaleźć sporo informacji i różnych artykułów świadczących o tym, jakoby był to odrzucony projekt Fiata 132. Prawdą jest, że koncepcja stylistyczna Poloneza, tej bryły, tej sylwetki była opracowywana jako jedna z możliwości zastosowania jako nowego modelu Fiata 132. Natomiast ten projekt nie został zrobiony od początku dla nas. Natomiast ten projekt był dostosowany dla nas i ten projekt zastany przez polską ekipę, która przyjechała do Turynu na rozmowę o modernizacji, zaprojektowaniu sylwetki bryły nadwozia. Ta propozycja została im przedstawiona i ta propozycja została przez naszą stronę zaakceptowana, dostosowana do naszych potrzeb. Natomiast ona została dostosowana tylko i wyłącznie dlatego, że wpisywała się w tą pierwotną koncepcję samochodu, który został opracowany na Żeraniu. Czyli to nadwozie pasowało do pomysłu na samochód, który został wymyślony na Żeraniu. O ile Polonez był samochodem bazującym na modernizacji Fiata 125, o tyle jeżeli chodzi o produkcję, o technologię jego produkcji, to tutaj został poczyniony gigantyczny krok do przodu. Technologia zastosowana przy budowie tego samochodu wymagała rozbudowania fabryki. Powierzchnia terenów przynależących do FSO na warszawskim Żeraniu wzrosła o 10%, odkupiono tereny od PKP. Powierzchnia zabudowy budynków wzrosła ponad 12%, a wartość środków trwałych o ponad 220%. I te środki trwałe, te maszyny zakupione do produkcji procesu Poloneza, cała technologia, która była realizowana, co jest ważne, była realizowana przez polskich inżynierów, czyli pomysł na zastosowanie tych maszyn, na koncepcję, na linię technologiczną był polskim pomysłem, natomiast zakupione linie technologiczne i maszyny były to maszyny światowych uznanych marek. Natomiast nie jest tak, że oni przyszli i zaprojektowali ten proces, jak budować Poloneza, tylko to polski zespół zaprojektował tą linię, kupując wybrane maszyny zagranicznych koncernów.
I tak dla przykładu budynek tłoczni wyposażono w najnowocześniejsze wtedy na świecie prasy Verson, Schurer i Bliss, ustawione w 13 liniach i te zespoły były bardzo fajnie zaaranżowane, bo w budynku rozbudowanym, dobudowanym budynku nowej tłoczni prasy znajdowały się na poziomie pierwszego piętra, w sensie dostęp do tych powierzchni tłoczących był na poziomie pierwszego piętra na wysokości 6 metrów, natomiast pod spodem na parterze niejako spadały wszystkie wykrojniki, wszystkie odpady, które były w zautomatyzowany sposób na taśmociągach wywożone z tego budynku. Zapewniało to zwiększenie efektywności i co ważne, prasy na górze ustawione, to nie są proste małe urządzenia, które łatwo przestawić, to trzeba dokładnie zaplanować ten proces ich rozmieszczenia, były ustawione tak, że możliwa była pełna automatyzacja tego procesu tłoczenia. Bardzo ciekawym aspektem, jak na lata 70. był zakup zautomatyzowanej linii cięcia firmy Windamiron, połączonej z prasą Blissa. Było to rozwiązanie, które wymusiło na polskim hutnictwie zastosowanie zupełnie innych metod dostaw, czyli od tej pory, po zastosowaniu tych maszyn, pierwszy raz w Polsce, huty dostarczały stal głębokotłoczną w rolkach, niby nie jak do tej pory w arkuszach. Spowodowało to bardzo duże oszczędności w materiale przy produkcji wytłoczek stalowych. Najbardziej nowoczesnym i najbardziej zautomatyzowanym ośrodkiem nie była jednak tłocznia, a linia automatycznego, zrobotyzowanego zgrzewania i spawania nadwozia. Otóż Polonez był całkowicie spawany w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, zrobotyzowanym. Roboty dostarczała amerykańska firma Animate, a całą linię technologiczną, ta linia technologiczna przepowstała przy współpracy z turyńską firmą, włoską firmą MS. I dla przykładu, ta linia miała wydajność 40 nadwozi na godzinę, to było bardzo dużo w tamtych czasach i była to linia z buforem zabezpieczającym ten proces produkcyjny na wypadek wszelkich opóźnień, wszelkich awarii. Dla przykładu te roboty Animate, tych robotów spawalniczych było 15, zespołów spawalniczych było 15, z czego pracowało non-stop 12, a 3 były takimi buforami, takim zabezpieczeniem w przypadku awarii danego urządzenia, było ono zastępowane, żeby ta produkcja szła dalej. Do tego należy też podkreślić zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, gdzie nadwozia, bufor takich nadwozi zapewniając ciągłość produkcji w fabryce był przechowywany i w przypadku przestoju, w przypadku awarii danego urządzenia był czas na podjęcie naprawy, na uzupełnienie. Proces produkcyjny był realizowany przez cały czas. Nadwozia po procesie zgrzania trafiały do nowoczesnej, jak na tamte czasy, lakierni. Była to różnica w porównaniu do Fiata 125P. Była to lakiernia częściowo zautomatyzowana. Nadwozia Poloneza przechodziły proces fosforanowania, proces kąpieli i kataforezy, proces gruntu zanurzeniowy. Następnie po obróbce gruntu, te nadwozia, ręcznej obróbce gruntu, te nadwozia trafiały na zautomatyzowaną lakiernię, gdzie tą tak zwaną zewnętrzną emalię, w tamtych czasach się tak to określało, nakładała zautomatyzowana linia lakiernicza. Te wszystkie zmiany technologii budowy Poloneza w porównaniu do dużego Fiata można określić jednym słowem. To była przepaść, to była technologiczna przepaść. Polonez był samochodem budowanym już tak, jak budowało się w tym momencie samochody na całym świecie i ta przepaść technologiczna, teoretycznie niezauważalna z perspektywy zwykłego użytkownika, jest bardzo zauważalna, bo przekłada się ona na przykład na sztywność nadwozia, bo w Polonezie te wszystkie zgrzeiny, te wszystkie punkty zgrzania, na przykład ściany bocznej ze strukturą wewnętrzną progu, słupka A, słupka B, wykonywały maszyny. Czyli te spoiny, te zgrzewy punktowe były tak samo rozmieszczone w każdym Polonezie, miały taką samą jakość, były powtarzalne. W przypadku dużego Fiata z tą powtarzalnością bywało różnie, a to przekłada się chociażby na sztywność skrętną czy sztywność wzdłużną nadwozia. Największym problemem Poloneza było niestety to odłożenie w czasie jego modernizacji. Tak jak powiedziałem na początku, zakładano, że Polonez będzie zmodernizowany i ta druga generacja trafi z lepszymi silnikami, natomiast ze względu na ten kryzys finansowy nic z tego nie wyszło. I problem dekada lat 80. to jest w potocznej opinii zmarnowana dekada dla fabryki samochodów osobowych. Fabryka w tamtym czasie była przez rządzących traktowana trochę jako taka dojna krowa z wypracowanych przez fabrykę zysków, a fabryka przynosiła zyski i zarabiała na siebie. 80% tych wypracowanych zysków trafiało do ratowania nierentownych fabryk, których sens i istnienia rozumieli chyba tylko partyjni działacze.
To tłumaczy brak rozwoju poloneza, ale ten rozwój drobnymi, bardzo drobnymi kroczkami następował ze względu na te uwarunkowania kosztowe, czyli brak finansów na modernizację, na rozwój tej posiadanej infrastruktury. W FSO podjęto decyzję, że wszelkie modernizacje poloneza mają być realizowane w sposób taki, aby nie zmieniać ciągów technologicznych, ciągów produkcyjnych. Czyli jeżeli wprowadzona była jakakolwiek modernizacja w polonezie, to jej modernizacja musiała być musiała bardzo w minimalnym stopniu wpływać na proces produkcyjny, czyli nie mówimy o wymianie maszyny, a mówimy o wymianie jedynie samego narzędzia i wtedy ten nowy element zaczynamy produkować. Co warto podkreślić, o ile Fiata 125P, wszystkie zmiany w Fiacie 125P były wprowadzane przy współpracy z Włochami, to w przypadku Poloneza ten samochód spowodował, że fabryka była już jak gdyby na drugim poziomie samodzielności technologicznej. Tak jak powiedziałem, proces technologiczny Poloneza był mega nowoczesny i był w większości opracowany i wdrożony przez polskich konstruktorów, o tyle wszystkie modernizacje w Polonezie wprowadzane na etapie jego produkcji były wprowadzane właśnie przez polskich konstruktorów. Były to polskie projekty, polskie pomysły i polska metoda wprowadzenia tego na rynek, z wyjątkiem kilku rozwiązań wprowadzonych później, jak na przykład wtrysk paliwa czy tego typu rozwiązania. Natomiast wszystkie te zmiany mechaniczne były wprowadzane przez polskich konstruktorów. Ta stracona dekada lat 80. w przypadku FSO to nie tylko problemy natury finansowej, ale również problemy natury kadrowej. Co jest dość zabawne w systemie o ustroju socjalistycznym, w FSO brakowało rąk do pracy i fabryka samochodów osobowych na Żeraniu ratowała się współpracując z wojskiem, na linii pracowali żołnierze, ratowała się współpracą z wiejskimi kółkami rolniczymi i ratowała się współpracą również z zakładami karnymi i dlatego w FSO przy liniach produkcyjnych, na liniach produkcyjnych można było spotkać więźniów, którzy w ten sposób wspomagali fabrykę i wspomagali w cudzysłowie i pracowali na liniach montażowych. To wspomaganie kończyło się w wielu przypadkach tym, że na przykład śruby mocujące listwy przepodłogowe albo elementy tapicerki zamiast wkręcania były wbijane młotkiem. Lata 80. to też próba uratowania tej fabryki, pchnięcia jej na kolejny etap rozwoju. I takim przykładem jest na przykład opracowany przez konstruktorów żerańskich FSO Wars. Samochód, który powstał jako w kilku egzemplarzach jako prototyp, oczywiście do produkcji nie został wdrożony. Natomiast Wars jest tematem na zupełnie inny odcinek i o tym samochodzie również można by było napisać książkę. Natomiast w latach 80. ze względu na te ograniczenia budżetowe jasnym się stało, że opracowanie nawet najlepszego modelu mija się z celem, bo ten samochód nie ma szans na wdrożenie do produkcji, fabryka nie ma pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje. W związku z tym rozpoczęto poszukiwania kolejnej licencji, kolejnego zewnętrznego partnera, z którym nową generację samochodów można by było wdrożyć. I tutaj FSO rozmawiało z przedstawicielami koncernu Renault, z koncernu Daihatsu, koncernu Seat i oczywiście koncernu Fiat. O ile w przypadku Renault rozmawialiśmy o Renault 5, w przypadku Daihatsu rozmowy dotyczyły Daihatsu Sharadę. W przypadku Fiata ten temat był bardziej złożony, bo Fiat na początku proponował fabryce samochodów osobowych na Żeraniu model Regata, potem model Ritmo, co się nie spodobało, by w końcu zaoferować Uno. Natomiast problem był natury finansowej. Lata 80. po stanie wojennym to okres, gdzie Polska obłożona jest różnymi embargami i Polska ma problem ze spłatą długów zaciągniętych za czasów epoki Gierka. W związku z powyższym klub paryski uniemożliwia jakiekolwiek zaciągnięcie kredytu na tą inwestycje. Z tego też tytułu odpadła ze stołu negocjacyjnego propozycja firmy Renault, firmy Seat i firmy Daihatsu, a jedyny Fiat znalazł teoretycznie dość sprytne obejście, bo nie udzielał nam kredytu jako takiego, tylko miał skasować produkcję modelu Uno we Włoszech i cała produkcja modelu Uno miała być realizowana na Żeraniu, a my tą pomoc, tą licencję i to wsparcie technologiczne mieliśmy spłacać w postaci gotowych samochodów dostarczanych na rynki zagraniczne. 1 grudnia 1988 roku podpisano porozumienie, które tego samego dnia przez ministra Wilczka zostało anulowane i to jest główny gwóźdź do trumny i przyczyna upadku fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, a wszystkie późniejsze działania, w tym koncern Dełu, to już jest tylko przedłużenie agonii tej fabryki. Minister Wilczek miał bardzo ciekawe pomysły dotyczące fabryki i samochodów osobowych na Żeraniu. Wszystkie one były, te pomysły podejmowane, decyzje podejmowane w myśl zasady nie lubię tej fabryki. Do czego minister przyznawał się wielokrotnie w różnych wywiadach i też przyznawał się, że jego znajomość dotycząca samochodu polega na tym, że wie, gdzie włożyć kluczyk do stacyjki. I między innymi jednym z ciekawych pomysłów ministra Wilczka na temat odnośnie fabryki samochodów osobowych na Żeraniu było produkowanie nowego modelu Cinquecento w Bielsku Białej i przeniesienie produkcji Malucha właśnie do warszawskiej fabryki.
fabryki samochodów osobowych. Kolejną wersją tego pomysłu było już produkowanie Cinquecento i w fabryce FSM, i w fabryce FSO. Generalnie zabicie tego kontraktu z wynegocjowanego przez 6 lat przez fabrykę samochodów osobowych z Żeraniem i zakup, możliwość produkcji tego Fiata Uno, zakup tej licencji na Fiata Uno i opracowanego przy okazji Poloneza Ambassador. Był taki prototyp Polonez Ambassador, który był, wykorzystywał elementy już jak gdyby z Fiata Uno, zakładając tą kooperację i tą współpracę. Przewidywane było stosowanie silników, na przykład 1.7 z Fiata właśnie diesla do Poloneza. To wszystko jedną decyzją ministra Wilczka odeszło do historii i spowodowało, że fabryki FSO na Żeraniu dzisiaj już nie ma. Mimo tego straconego kontraktu i wszystkich pomysłów na rozwój fabryki, fabryka postanowiła jednak dać kolejne życie temu modelowi, odmłodzić ten samochód, bo potrzeba odmłodzenia Poloneza stawała się już bardzo widoczna i w ten sposób w roku 91, już w ramach nowego ustroju, na rynek został wprowadzony model Karo, co jest bardzo ciekawe i co pokazuje, jest najlepszym dowodem na to, że ustrój się zmienił. Wprowadzenie modelu Karo miało na miejsce rozpoczęcie produkcji nie 22 lipca, a 31 lipca roku 91. Oględziny Ochuckiego zaczniemy od komory silnika. Tak jak wiecie, ten silnik to jest modernizacja silnika, który był stosowany w Fiacie 125P. Jest to silnik o pojemności 1500 cm, natomiast w tym konkretnym egzemplarzu. Natomiast jest to silnik zmodernizowany blisko 150 elementach względem silnika z dużego Fiata. Silnik ten posiada inną głowicę, inne komory spalania, inny kolektor dolotowy, inny kolektor wydechowy, inny jest gaźnik. Zmodernizowany jest układ rozrządu, który jest w tym momencie już napędzany paskiem zębatym, a nie łańcuchem, jak to miało miejsce w Fiacie 125P. Zmodernizowany też jest układ chłodzenia, jest inny termostat, także ten silnik jest dość dużą modyfikacją poprzedniego silnika, silnika wykorzystywanego w Fiacie 125P i to nie jest coś, co było dziwne w tamtych czasach, bo jak spojrzycie na przykład na historię innych projektów, słynny projekt ADO88, czyli następca słynnego brytyjskiego Mini, nazywany jako Austin Metro, również wykorzystywał silniki pochodzące z Mini, silniki zmodernizowane, dostosowane do nowych norm. Co warto podkreślić, Polonez w chwili debiutu spełniał wszystkie światowe normy i to zarówno normy bezpieczeństwa, uwarunkowania homologacyjne, normy czystości spalin i ten konkretny egzemplarz jest to egzemplarz, który pochodzi z eksportu, a rozpoznać to można po tym, że tutaj mamy dodatkowe dwie tabliczki z homologacją na dany rynek. Niestety problem wszystkich tabliczek znamionowych w FSO zawsze był taki sam, że one po kilku latach znikają i tutaj niespecjalnie widać, to jest albo E2, albo E4, czyli to jest albo eksport do Francji, albo eksport do Holandii. Ciekawostka, którą zobaczyłem dopiero tutaj, stojąc z tej perspektywy, to pokażemy w przybitkach, jest to przygotowanie, symetryczność pasa przedniego do wersji brytyjskiej. Mamy dodatkowe mocowanie pod linkę do otwierania maski pokrywy silnika, tak żeby ta linka poszła na stronę pasażera i w samochodzie z wersją z kierownicą po drugiej stronie możliwe było otwieranie maski z miejsca kierowcy, a nie bieganie po drugiej stronie. W wielu samochodach takie rozwiązanie miało miejsce. Silnik, tak jak powiedziałem, był modernizacją silnika z Fiata 125P. Struktura nośna, część płatów podłogi również pochodziła z tego samochodu z Fiata 125P, natomiast bezpośrednio ze 125P zaadoptowane było zawieszenie i cały układ hamulcowy, który w późniejszych generacjach, pokażemy to na przykładzie Karo, był modernizowany. Dokonując oględzin pod maską Poloneza Karo, należy zauważyć kilka zmian, które ten samochód odróżniają od poprzednika. Nie powiedziałem przy oględzinach komory silnika w Ochuckiego, że jest to silnik o mocy 1.5, pojemności 1.5 i mocy 75 koni. Tutaj mamy już silnik o pojemności 1,6 litra i o mocy 87 koni. Jest to silnik, który wszedł do produkcji w momencie pod koniec lat 80. i jest to silnik, który oprócz zmiany pojemności w konstrukcji tych silników, nawet 1.5, zachodziło kilka zmian i to zmian widocznych, zmian niewidocznych. Natomiast wszystkie te zmiany podnosiłyby bez awarii.
seryjność i wygodę obsługi tych samochodów. Pierwszą taką zmianą jest na przykład widoczny tutaj termostat do chwytu powietrza. W Polonezie Ochódzkim trzeba było dokonywać ręcznego przestawienia na zimę, na lato. Tu mamy termostat, klapa oddzielnie się otwiera i pobiera to ciepłe powietrze z nadkolektora wydechowego albo bezpośrednio wlotem umieszczonym w tym egzemplarzu reduktora od instalacji gazowej. No niestety ten Polonez ma gaz, kwestia do wyrzucenia, ale na razie jeszcze został, homologacja zbiornika jest, to na razie niech zostanie. Zmodernizowany tą bezawaryjność eksploatacji podnosił nowy układ zapłonowy. W tym momencie, w tym Polonezie mamy już elektroniczny moduł zapłonowy, a rozdzielacz jest bezstykowy, czyli tutaj mamy palet rozdzielacza, kopułkę, ale to już jest rozwiązanie bezstykowe, a za całe zarządzanie tym odpowiada zewnętrzny moduł zapłonowy. Co prawda ta bezawaryjność niekiedy była tutaj dyskusyjna, bo ten słynny niebieski przewód, który idzie do aparatu zapłonowego, potrafił pękać i wtedy Polonez już nie jechał. To jest rok 92, jest to pierwsze Karo, natomiast już w pierwszych Karo można było spotkać układy wtryskowe. Było to realizowane przy współpracy z firmą Abimex i takie układy jednopunktowego wtrysku paliwa w tych samochodach były stosowane. W późniejszych generacjach te układy wtryskowe zostały zmodyfikowane, a już w wersji Plus były to już układy Boscha też jednopunktowe, a w wersji GSI nawet wielopunktowy wtrysk paliwa. Także te silniki remodernizowane były dalej, natomiast historia o Plusie to jest też materiał na zupełnie inny odcinek, więc tutaj zatrzymamy się powiedzmy na roku 93, omawiając ten egzemplarz i te zmiany, które w tym samochodzie były robione. I jedną z takich zmian późniejszego Karo z roku 93 jest przeniesienie mechanizmu wycieraczek w Polonezie Ochódzkim czy też Borewiczu oraz w pierwszym Karo. Te wycieraczki jeszcze są, mają małe pole wycierania szyby czołowej, a chwyt powietrza powoduje, że łapiemy tylko muchy podczas jazdy. Dosłownie one wpadają kratkami wentylacyjnymi. Ten kurnik umieszczony na pokrywie silnika łapie wszystkie te elementy i one pięknie wpadają sobie do środka, do kabiny pasażerskiej podczas jazdy z większą prędkością. W Polonezie w roku 93 wprowadzono już nowy pas podokienny z wlotem powietrza, kurnik został usunięty i do tego wprowadzono nowy mechanizm wycieraczek. Oczywiście zmianą kluczową było poszerzenie rozstawu kół, i to zarówno z przodu, jak i z tyłu, oraz wprowadzenie nowego układu hamulcowego. W tym Polonezie mamy jeszcze stary fiatowski układ hamulcowy, ale tak jak powiedziałem, w przypadku oględzin tutaj zielonego Poloneza mamy inny zbiorniczek i system informujący o problemie, jeżeli tego płynu hamulcowego w tym zbiorniczku nam ubywa. Jest to silnik o pojemności 1,6 litra i o mocy 87 koni. Przynajmniej teoretycznie, bo one w praktyce takiej mocy nie trzymały. Ten egzemplarz jest o tyle zdrowy i o tyle mocny, że na hamowni wypluł całe bodajże 81 koni, z tego co pamiętam. I jest to bardzo dobry wynik jak na silnik 1,6. Natomiast był to najmocniejszy silnik z tych starej generacji silników. Oprócz tego w wąskim Polonezie Karo, jak niejako pokłosiem rozmów z Citroenem, bo FSO rozmawiało z Citroenem jako potencjalnym inwestorem na początku lat 90. W latach produkcji pierwszego Karo pod maską tego samochodu można było spotkać silnik XUD, czyli słynny silnik diesla o pojemności 1,9 litra, a w kolejnej generacji po roku 93, kiedy Polonez dostał właśnie to poszerzone zawieszenie, lepsze hamulce Lucasa, można było spotkać silnik serii K, silnik Rovera o pojemności 1,4 litra i legendy głoszą, że dyrektor fabryki w ówczesnym czasie, pan Tyszkiewicz, jeździł jako służbowym takim Polonezem silnikiem serii K, ale o pojemności 1,6 litra. Przechodzimy do oględzin bagażnika tego zielonego Poloneza i tutaj widać, tak jak powiedziałem, pod maską tą eksportowość tego samochodu. Oznaczenie 1500X stosowane było w większości przypadków dla samochodów właśnie eksportowych. I mamy też lotkę z tamtych lat, lotkę jeszcze nie tłoczoną jak w późniejszych generacjach, tylko wykonaną z tworzywa. Z nimi problem jest taki, że one po latach zaczynają się falować. W tym egzemplarzu ona się jeszcze w miarę trzyma kupy, ale też już widać, że zaczyna ją troszkę podnosić. Siłowniki nawet trzymają.
warto podkreślić. I tutaj, co jest największym problemem tego bagażnika? Problemem tego bagażnika jest dostęp. Ten próg załadunku jest taki jak w latach 70. jeszcze dość wysoko. W modelu późniejszym było to poprawione, ale ten wysoki próg załadunku daje bardzo fajną sztywność tylnej części tego nadwozia, podobnie brak tych okienek. Zrobienie tego w sposób taki, jak było realizowane to w późniejszych Polonezach, no niestety troszkę obniżyło tą sztywność tej tylnej części nadwozia. Natomiast ciekawostka jest taka, że ten bagażnik jest mniejszy niż Karo. Jest on niewiele mniejszy, ale jest odrobinę mniejszy i ta pojemność bagażnika w Karo została sprytnie powiększona. Za chwilę Wam to pokażę na przykładzie Poloneza Karo. Z kolei karówka jest typową wersją krajową, natomiast tych oznaczeń, które tu były stosowane, to nie zrozumiał, przypuszczam, nawet ten, kto je wymyślał. W Polonezie Karo mieliśmy GLE. G oznaczało, że jest to nadwozie zmodernizowane Karo. W poprzednich modelach, na przykład przejściówce, było to SLF dla takiej wersji, co S oznaczało, że jest to nadwozie z dodatkowym okienkiem. I tu jest w miarę konsekwencja. G, nowe nadwozie, Karo, mamy nową literkę, łatwo to rozpoznać. L oznaczało wyposażenie luksusowe, więc mamy tutaj do czynienia z wozem luksusowym, a E oznaczało elektroniczny układ zapłonowy. Tylko że w przypadku Poloneza na wtrysku było to już I, a I oznaczało inny typ układu zasilania paliwem. Także oznaczenie Poloneza na gaźniku to jest GLE, oznaczenie Poloneza z wtryskiem to jest GLI. Przejdźmy do bagażnika. W tym egzemplarzu również trzymają siłowniki gazowe, co warto podkreślić. Siłowniki jeszcze oryginalne, siłowniki polskie. I w Polonezie Karo mamy przede wszystkim ten otwór dostępu do bagażnika, wprowadzony już w modelu przejściówka w roku 89 do produkcji. Dużo łatwiejszy dostęp do tego bagażnika. Mamy zespolone światła, gdzie żarówki wymieniamy już od tyłu, nie jak w przypadku polonezów starszych. Nie odkręcamy tych plastikowych, łamiących się wkrętów, więc jest to już takie pójście w nowoczesność. Moim zdaniem te lampy bardzo przypominają lampy z Golfa drugiego i to jest dość ciekawe. Widać, że tutaj nasi styliści inspirowali się chyba troszkę Volkswagenem. Tak jak powiedziałem, ten bagażnik w Polonezie Karo jest delikatnie większy i jest większy, powiększony w bardzo taki śmieszny sposób, mianowicie poziom półki został podniesiony do góry. I w tym przypadku, w przypadku Borewicza, ciężko jest to zauważyć, natomiast kiedy mamy Poloneza już dodatkowym okienkiem, czyli tak zwaną szklarnię i jeszcze ten stary typ pasa tylnego, to widać, że na wysokości okien ta metalowa wytłoczka startująca, powiedzmy poziom półki, ustalająca poziom półki, jest na wysokości końca okienek. W tym Polonezie, przekażemy to na przybitkach, to się delikatnie podnosi do góry, więc mamy tak powiedzmy 1,5 cm w górę, więc ta pojemność jest niejako, ta półka poszła delikatnie do góry, więc ta pojemność jest niejako tak delikatnie, sztucznie powiększona. Natomiast co jest w tym Polonezie bardzo fajne i bardzo użyteczne, to jest praktyczność tego nadwozia. W pierwszych Polonezach tylna kanapa nie była w ogóle składana. Jeżeli się nie pomylę w tym momencie, to w 81 roku pojawiła się możliwość składania fotela, natomiast było to składane całe tylne oparcie. W Polonezie Karo mamy możliwość złożenia częściowo tego oparcia i co jest ważne i trudne wbrew pozorom, to po złożeniu tego uzyskujemy płaską przestrzeń bagażową. Nie ma tutaj żadnych wyżłobień, żadnych elementów, które by powodowały, że to korzystanie z tej przestrzeni jest utrudnione i w ten sposób praktyczność tego samochodu wzrosła w znaczący sposób. O ile nadwozie Poloneza było modernizacją włoskiej koncepcji stylistycznej dopasowującej ten pojazd do naszych potrzeb, o tyle wnętrze było zaprojektowane już praktycznie od pustej kartki przy współpracy oczywiście włoskich ekspertów i naszego zespołu. Natomiast przechodząc bezpośrednio do oględzin tego wnętrza, moim zdaniem projekt tej deski był naprawdę fajny jak na tamte lata. Był to projekt nowoczesny. Fajnym rozwiązaniem, które mi się osobiście podoba, jest ta skośnie umieszczona dźwignia zmiany biegów, która jest taka dostępna, jest pod ręką. Jest to samochód, który miał być samochodem z jednej strony budżetowym na rynkach za Europy Zachodniej, a z drugiej strony prestiżowym na rynku polskim. Stąd mamy trochę takich akcentów modnych w tamtym czasie, akcentów chromowanych. Mamy trochę dziwnych rozwiązań w tej pierwszej generacji Poloneza, mianowicie nie mamy lampy tutaj podsufitowej, a mamy tylko i wyłącznie cztery takie małe lampki, dwie z przodu na desce rozdzielczej i dwie z tyłu przy klapie bagażnika otwierane. No nie zapewnia takiego dobrego oświetlenia wnętrza. Jedna centralna lampka zapewniała dużo lepsze oświetlenie niż te cztery mniejsze, dlatego w późniejszym etapie one zostały usunięte, ale to będzie przy oględzinach Karo. Ciekawostką jest w tych pierwszych egzemplarzach flokowany, taki pokryty miękkim ala materiałem, to bardziej taki właśnie flok jest schowek i oświetlenie.
oświetlenie tego schowka, które później ze względów prawdopodobnie oszczędnościowych zostało usunięte, ale w tym modelu jeszcze było. Rozmieszczenie przycisków, które jest dość często krytykowane w przypadku Poloneza, no ja się pod tą krytyką też podpiszę, bo ono jest delikatnie mówiąc nielogiczne. Panel do sterowania dmuchawą, powiedzmy, czyli rozdziałem powietrza, ogrzewanie, czy kanał powietrza, powietrze zimne, powietrze ciepłe mamy po tej stronie. Rozdział góra-dół mamy tutaj w tym miejscu centralnym, natomiast włącznik dmuchawy znajduje się tutaj, no czemu nie tu, byłoby to logiczniej. Po tej stronie mamy oświetlenie, włącznik ogrzewania szyby tylnej, a światło prześcigielne przednie ukryte są pod włącznikiem dmuchawy po tej stronie, a światło prześcigielne tylne i światła awaryjne znajdują się tutaj. Dlatego później w modelu Karo po 93 roku ta reorganizacja też zmieniła trochę pozycję tutaj tych włączników, natomiast no tutaj mamy to trochę zrobione w myśl teorii, maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady. I tak te guziki zostały tutaj rozmieszczone, natomiast mimo wszystko dostęp do ich ergonomiczność do wszystkich tych przełączników dosięgam, nie odrywając oparcia od fotela. I przejdźmy do samych foteli. One konstrukcyjnie się różnią od tych foteli stosowanych w późniejszym czasie. Są to bardzo delikatne zmiany, które najbardziej widać na bazie sposobu chociażby ich regulacji. Nie mamy tego poprzecznego druta, tylko taką dźwigienkę, którą przekręcamy. Więc są tu delikatne zmiany konstrukcyjne. Natomiast z perspektywy użytkownika te zmiany są bardzo duże, bo pytanie na ile wynika to z wyeksploatowania tego egzemplarza, a ile wynika tutaj jak gdyby z konstrukcji samych foteli. Te fotele są mega miękkie i z opinii byłych pracowników FSO, oni też twierdzą, że w tych pierwszych Polonezach te fotele były dużo większe, później ta gąbka została zmieniona i te fotele były już sztywniejsze. W każdym razie zajmując miejsce w tym fotelu, no człowiek wpada, proces siadania w tym samochodzie trwa dobrych kilka sekund, bo po zajęciu miejsca trzeba poczekać, aż wylądujemy na właściwej pozycji i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że w pełni usiedliśmy. Mimo wszystko pozycja jest wygodna. Polonez był samochodem bogato wyposażonym jak na tamte lata. Oprócz bardzo rozbudowanego zestawu wskaźników, którego akurat sylwetka jest bardzo fajna i nawiązuje do takich grafik komputerowych lat 80. Mamy czujnik, oczywiście mamy prędkościomierz, licznik przebiegu dziennego, co nie było oczywistością w tamtych latach. Mamy wskaźnik poziomu paliwa, ok, z lampką rezerwy, normalna rzecz. Mamy czujnik ciśnienia oleju, który z reguły nie działa właściwie w Polonezach i trzeba go zastępować nowym, który też przestaje działać po pewnym czasie, taki czujnik bańkowy wkręcany przy podstawie filtra oleju. Mamy oczywiście wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, zegarek analogowy oraz obrotomierz. Do tego cały szereg kontrolek w hamulcu ręcznym, ssaniu, przyciągielnych, ogrzewaniu szyby, ładowaniu napięcia akumulatora, światłach awaryjnych, kierunkowskazów długich i świateł mijania. I natężenie tego podświetlenia tego zestawu wskaźników w tym przypadku możemy regulować. Mamy tutaj tą dźwigienkę, w ten sposób regulujemy natężenie tego podświetlenia i mówimy o samochodzie w roku 78, kiedy takie elementy były naprawdę wyposażeniem ekstra płatnym. Co ważne, w Polonezie mamy możliwość regulacji, w każdym Polonezie od początku mamy możliwość regulacji kolumny kierowniczej. W przypadku Borewicza jest to realizowane taką chromowaną rączką, później ona była metalowa, ale pokryta plastikiem, albo cała plastikowa, w tym momencie nie pamiętam, zobaczymy na przykładzie Karo. Natomiast no, ten materiał się zmienił, zmieniła się też kolumna kierownicy, w Borewiczu jest ona troszkę inna, obudowa tej kolumny kierowniczej, a wynikało to ze zmian homologacyjnych, zmian bezpieczeństwa. Problemem takim eksploatacyjnym tych starych desek są niestety pęknięcia i te pęknięcia z reguły zaczynają się w rejonie tego miejsca na głośnik, bo tutaj przewidziane było nagłośnienie z przodu tylko i wyłącznie jeden głośnik i te pęknięcia, no powiedzmy tu mamy w tym miejscu, one zawsze zaczynają się w miejscach, gdzie jest ten materiał mocno przetłoczony, czyli taki pojawia się karp potencjalny, gdzie ten tworzywo pracujące na słońcu, starzejące się, stające się bardziej kruche, ma możliwość to pęknięcie jak gdyby swojego zainicjowania i te pęknięcia, tak jak tutaj mamy przy głośniku, a tu mamy na wprost albo miejsca montażowego, albo tutaj chodzi o ten daszek nad zestawem wskaźników. Także znaleźć deskę do pierwszego Borewicza, która jest niepopękana, w dzisiejszych czasach jest już dość trudno.
Polonez w tych nawet pierwszych wersjach posiada bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, co nie było tak często spotykane w samochodach ówcześnie produkowanych na polskim rynku, bo w Europie Zachodniej był to już niejako standard. Natomiast te pasy nie mają możliwości mocowania, oprócz dwóch otworów technologicznych, i można sobie odkręcić ten pas, ten górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa i przekręcić go niżej dla osób o niższym wzroście, więc taka regulacja została zachowana, ale jest to regulacja wymagająca klucza. Jeżeli chodzi o pozycję z tyłu, to tutaj w przypadku tych starych Polonezów mamy jeszcze kanapę na sprężynach, więc siedzi się na tym jak na wersalce u babci. Pierwsza seria Poloneza różniła się też popielniczkami, które były w zupełnie innym kształcie, były szersze, wykonane z metalu. Jeżeli chodzi o ilość miejsca tutaj z tyłu, no to tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, ja nie jestem najlepszą osobą do oceniania ilości miejsca z tyłu, natomiast no, dwie dorosłe osoby tutaj spokojnie się mieszczą, to wnętrze jest całkiem przestronne i jak na klasę tego samochodu wydaje się akceptowalne, jeżeli chodzi o ilość tego miejsca, a co w takie moje wspomnienie z dzieciństwa, to powiem jeszcze bardziej przykro. Pamiętam jako dzieciak właśnie, że ten Polonez z tyłu był gigantyczny i jak po wielu latach od kontaktu z tym Polonezem pojechałem kupić właśnie swój egzemplarz Karo, usiadłem z tyłu, to się śmiałem przez dobre 15 minut, jakie to jest mikroskopijne i małe autko versus te wspomnienia, które człowiek ma zakodowane w głowie właśnie z dzieciństwa. Jesteśmy we wnętrzu Poloneza Karo i to wnętrze Poloneza Karo od tego pierwszego Poloneza nie różni się w jakiś dramatyczny sposób. O ile powiedzmy, tak jak powiedziałem tutaj w schowku, zniknięcie tego wytłoczenia otworu na lampkę, aczkolwiek wytłoczenie pod włącznik do lampki nadal w tym samochodzie występuje. Zmiana wykończenia już na zwykły plastik, nie taki plastik flokowany, to można tłumaczyć oszczędnościami. O tyle na przykład zniknięcie tych listewek chromowanych, to bardziej można tłumaczyć moim zdaniem modą. W przypadku tego Poloneza mamy do czynienia jeszcze ze starymi fotelami, które były stosowane właśnie w modelach z lat 80. i w przejściówce dokładnie takie same fotele były stosowane. I tutaj może to jest kwestia mniejszego wyeksploatowania tego samochodu młodszego rocznika, ale wydaje mi się, że też kwestia w znaczący sposób jednak zmiany tej gąbki, tego siedziska, bo ten fotel jest dużo sztywniejszy, siedzi się w tym samochodzie dużo wyżej i wsiadając do tego samochodu od razu wsiadamy, a nie czekamy zanim łaskawie Polonez pozwoli nam zająć tą pozycję, wciskając nas w ten fotel przez kilka sekund spadania. Zmiany, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, to są zmiany, które moim zdaniem w bardzo delikatnym stopniu, ale jednak podniosły trwałość tej deski rozdzielczej. Tworzywo jest bardzo podobne, jest to nawet lekko miękkie, natomiast nie mamy już tego centralnego otworu na głośnik. Otwory na miejsce na głośniki mamy dwa z przodu, zastosowano już plastikowe kieszenie i miejsce na głośniki firmy Tonsil, 10 centymetrowe, a tutaj w miejsce tego głośnika zastosowano takie delikatne przetłoczenie, taką półeczkę, na której nic podczas jazdy się nie utrzyma, ale stylistycznie taka półeczka została zrobiona. Z kolejnych zmian, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, no to mamy trochę inny kształt tego daszka. Ten daszek jest niższy i jest tutaj szerszy. Nie ma tego takiego schodku, który był w tym Polonezie starszym. Jest to w tym momencie już po skręceniu praktycznie jedna część. Natomiast sam zestaw wskaźników nie uległ praktycznie żadnym zmianom, chyba że jako zmianę potraktować zmianę ze względów przepisów homologacyjnych kontrolki świateł długich. W starych Polonezach była ona fioletowa, w tym kontrolka świateł długich jest niebieska zgodnie z wytycznymi homologacyjnymi. Zmianie uległy też takie drobne elementy jak pokrywa popielniczki, pokrywa tutaj obudowy zapalniczki. Są to takie bardzo delikatne niuanse i te popielniczki były stosowane też i w dużych Fiatach i w Polonezie z tyłu. Również też zmieniono z tych aluminiowych kaset, które były w starych Polonezach do tego. Mamy też drobne takie zmiany dopasowujące to wnętrze właśnie do tych wymogów homologacyjnych. Oprócz tej kontrolki świateł długich mamy tutaj taką przegrodę plastikową zabezpieczającą kolano kierowcy w razie wypadku przed bezpośrednim uderzeniem w kluczyk. W Borewiczu tego nie było, tutaj to zostało wprowadzone. Oczywiście mamy też regulację kolumny kierowniczej i to jest gumowana metalowa rączka. Jest to troszkę inne niż w Polonezie Borewiczu. Ten mechanizm jest trochę inny, słyszycie po moim głosie, że dość ciężko chodzi.
To znaczy dobrze, solidny samochód. I to powiedzmy na tyle. Zmianie uległy mocowania pasów bezpieczeństwa. W tym momencie pasy bezpieczeństwa są regulowane, ale ta regulacja jest nie do końca chyba przemyślana, bo w większości samochodów regulacji dokonuje się poprzez wciśnięcie i przesunięcie albo zwolnienie jakiejś dźwigienki, natomiast tu trzeba pociągnąć i wtedy ten pas regulujemy i jeżeli zapinamy pas, to w sytuacji, jeżeli go zatniemy i pociągamy, to zwalniamy z automatu tą regulację i ten pas nam się przestawia, więc takie troszkę nie do końca to przemyślane, ale faktycznie możliwość regulacji tego pasa już jest i nie potrzebujemy do tego klucza. Inne są też punkty zapinania pasów bezpieczeństwa. Coś, co użytkownik może zobaczyć, to są na przykład kratki nawiewów, które weszły w latach 80. do Poloneza. Typowe fiatowskie kratki, obrotowe, moim zdaniem ładniejsze od tych zastosowanych w Borewiczu i całkiem fajne, jeżeli chodzi o możliwość ich ustawienia w konkretnym kierunku, aczkolwiek z wiekiem one potrafiły się luzować i to ustawienie na pierwszej nierówności przestawało mieć miejsce, ustawiała je grawitacja. I co jeszcze w Polonezie Karo uległo zmianie? Zmianie uległa podsufitka. Mamy jedną lampkę na suficie, jedną centralną lampkę oświetleniową. Mamy nową podsufitkę. Podsufitkę, jak tu widać, tłoczoną. Już nie taką płaską, tylko podsufitkę tłoczoną. I po czym też łatwo rozpoznać pierwsze Karo, to właśnie po uchwytach. Te uchwyty, tak zwane strach łapki, to te strach łapki są jeszcze dokładnie praktycznie takie jak w Borewiczu, jak w starych Polonezach. W Karo z końcówki 92 roku już te rączki były takie plastikowe, jak w późniejszych egzemplarzach. Natomiast tutaj mamy jeszcze te rączki tego pierwszego typu, które były stosowane. I to w zasadzie tyle ze zmian. Wszystkie przełączniki są dokładnie w tym samym miejscu, gdzie były one w Borewiczu. Różnica jest taka, że ich krawędzie są zaokrąglone. Nie są już te krawędzie takie ostre, jak w przypadku Borewicza. Natomiast wszystko inne, ich rozmieszczenie jest dokładnie w tym samym miejscu, łącznie z trochę dziwaczną regulacją pracy wycieraczek. Żeby włączyć sobie tryb przerywany wycieraczek, włączamy wycieraczki na pierwszą pozycję. Następnie włączamy ten przełącznik. To jest przełącznik, który odpowiada za uruchomienie programatora prac wycieraczek, a pokrętło od programatora jest tutaj pod deską i trzeba je ręcznie sobie przełączać, wykonując taką pozycję. Także pomysł mało ergonomiczny, ale dokładnie takie samo rozwiązanie jest w tym Polonezie i takie samo rozwiązanie jest w tym Polonezie Karo. Inaczej te wycieraczki w tym momencie chodzą w pracy ciągłej z wolną prędkością. Teoretycznie jest ta szybsza prędkość, ale ta szybsza prędkość jest taką prędkością, powiedzmy, przy tym starym mechanizmie umowną, bo za szybka ona wcale nie jest i podczas jazdy z większą prędkością w dużym deszczu no, nie spełniają one swojej funkcji. Najbardziej zauważalną zmianą po zajęciu miejsca w Polonezie Karo versus w starszych Polonezach jest przede wszystkim koło kierownicy. Jest to nowe koło kierownicy wykonane już z miękkiego tworzywa. Koło kierownicy, które występowało w dwóch wariantach, bo w pierwszych Polonezach Karo ten znaczek FSO to była naklejka, dużo ładniejsza od późniejszego tłoczonego i też materiał był trochę inny i mam wrażenie, może to jest błędne, ale obserwując te stare Polonezy i widząc różne ta kierownica, ten klakson, w tych pierwszych kierownicach nie tak odpadał, jak to później miało miejsce czy w Polonezach, czy w Lublinach, wykorzystujących te kierownice już w kolejnych wcieleniach, kolejnych iteracjach, więc tutaj to dużo ładniej pasuje. I to koło kierownicy jest całkiem i ładne stylistycznie, i całkiem przyjemne. Coś, czego jestem szczególnie dumny w tym egzemplarzu i czego długo szukałem, to oryginalne nagłośnienie. Mamy oczywiście głośniki Tonsil i oryginalne radio Diora z podobnych lat, które gra i to nawet hitami z tamtego okresu. Rzeczą, o której nie wspomniałem, jest jakość montażu. I ta jakość montażu zarówno w Borewiczu, jak i w Karo stoi na całkiem niezłym poziomie. O dziwo, pomimo tych wszystkich mitów, które wokół tego samochodu wyrosły. I teraz ta jakość, to nie tylko jakość montażu tworzyw w środku, ale też jakość pasowania wszystkich elementów nadwozia. Zobaczycie to w przybitkach, że ten Polonez, zarówno Borewicz, jak i Polonez Karo, spasowane są w bardzo porównywalny sposób. I to też jest mit, że te Polonezy były coraz gorzej pasowane, bo się tłoczniki zużywały. Otóż jeżeli zmieniamy element, na przykładzie błotników czy maski, jeżeli nawet dokonujemy milimetrowej zmiany w elemencie tłoczonym, potrzebujemy już nowego tłocznika, więc no, nie mogły się te elementy zużywać, bo były to już nowe elementy i one zastępowały te poprzednie elementy, które tutaj były wykorzystywane w etapie produkcji. Więc ten mit bardziej pasuje do dużego Fiata niż do Poloneza. Tutaj niektóre oblachowania były z wiekiem tej konstrukcji zmieniane, w związku z tym tłoczniki do ich wykorzystywania
opracowania były nowe, a najlepszym dowodem, że tutaj wszystko gra i działa, jest odgłos i sposób zamykania drzwi, tylnych drzwi przednich. Te wszystkie drzwi zamykają się leciutko, nie trzeba tymi drzwiami trzaskać i w jednym, i w drugim pojeździe wszystkie klapy otwierają się naprawdę bez problemu, co też pokazuje, że te trzaskanie tymi drzwiami w Polonezie to jest trochę taki mit. No oczywiście nie są to zamki, które zamykają się jak w nowym Mercedesie, natomiast zamykają się one w sposób w zupełności akceptowalny dla tego segmentu rynkowego samochodu. Przejdźmy do oględzin tyłu. Tutaj w przypadku, porównując do Poloneza Borewicza, mamy zupełnie inną kanapę, zupełnie inną konstrukcję tutaj też tej tylnej ściany, bo tutaj, tak jak pokazaliśmy w przypadku bagażnika, fotele można złożyć. Ta podłoga po złożeniu jest równa i zwiększa to użyteczność tego samochodu i jego prorodzinny charakter. H-point tylnego fotela, czyli ten poziom środka siedziska, jest niżej niż w przypadku Borewicza. I tak samo konstrukcja tego jest zupełnie inna. Tam mieliśmy kanapę sprężynową. Tutaj mamy już kanapę wykonaną na stelażu, na piance wykonanej z gąbki. Wydaje mi się, że wygodniej mimo wszystko jest na tej kanapie, mimo że niektórzy zachwycają się nad tą właśnie miękkością i zapadaniem się w tym Borewiczu, ale tutaj ta pozycja jest odrobinę lepsza i przede wszystkim przez tą inną konstrukcję mamy ciut więcej miejsca nad głową z tyłu. I jest to też jednocześnie dużo bardziej praktyczne, bo tak jak powiedziałem, ten bagażnik możemy sobie powiększyć. Znikły lampki, które tutaj były stosowane w Borewiczu na rzecz tej jednej lampki centralnej. Zmienione zostały popielniczki, natomiast wszystkie te elementy jak uchwyty, to wszystko jest dokładnie takie samo. Jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa, to w tym Polonezie fabrycznie tych pasów bezpieczeństwa w tym konkretnym egzemplarzu nie było. Pasy bezpieczeństwa tylne były dopiero wprowadzone bodajże w 1993 roku, kiedy stał się to wymóg homologacyjny. W roku 92 tych pasów nie było stosowanych. Ja z racji tego, że tym samochodem często jeżdżę z moimi córeczkami, zastosowałem pasy bezpieczeństwa, kupione oryginalne, używane. Bardzo fajne są zapięcia, bo mają logo FSO i te pasy do tego samochodu dołożyłem. Także mamy pasy ze zwijaczami, gdzie tutaj można już sobie zapiąć fotelik i nie męczyć się z regulacją tych pasów takich typu szelkowego, jak to miało miejsce w starych Polonezach. Powiedziałem o tym pasowaniu tych elementów, sposobie zamykania drzwi. Jak widzicie, te drzwi naprawdę nie trzeba trzaskać, otwierają się bez najmniejszego problemu. Otwierają, zamykają. I chcę Wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie jest to oryginalna instrukcja tego samochodu Poloneza Karo, wydrukowana w roku 91, oryginalna książka gwarancyjna. I jedna i druga ma z tyłu adres, jeszcze stary, Warszawa, fabryka samochodów osobowych, Warszawa, ulica Stalingradzka 50. Nie wiem dokładnie, kiedy ta ulica była zmieniona, ale obstawiam, że na początku lat 90. bardzo szybko po odzyskaniu niepodległości stała się to ulica Jagiellońska, natomiast dokumentacja tego samochodu jest jeszcze z adresem Warszawa, ulica Stalingradzka. I rzecz, która teraz mi wpadła w oko, pokazująca właśnie te drobne ulepszenia technologiczne Poloneza versus Polonez wcześniejszy. Jak spojrzycie sobie tutaj na krawędź drzwi, w Polonezie już późniejszym, nie tylko w Karo, bo to jeszcze było w modelach w 80-tych latach, prowadzono mastykowanie krawędzi. Coś, czego w Borewiczu nie ma, zobaczycie na przebitkach, jak to wygląda w Borewiczu, natomiast tutaj wprowadzono mastykowanie, czyli zabezpieczenie antykorozyjne tych krawędzi, co na przykładzie tego egzemplarza widać, że jednak działa, bo ten samochód pomimo tylu lat i takiego może niewielkiego przebiegu, ale jednak 100 tysięcy kilometrów ten samochód przejechał, to jednak działa i tej rdzy na tym samochodzie nie widać. To pora na jazdę próbną. Zobaczcie, jak zapala stary Polonez. Gaźnik. Zapalamy światełka, aczkolwiek tu nie trzeba tego robić, bo w pozycji zapalonej można je zostawić. I będą sobie świeciły po uruchomieniu samochodu. A teraz przejedziemy się pierwszym Polonezem, czyli Borewiczem, tudzież Ochódzkim.
Jest to samochód, który powstał, tak jak powiedziałem, na platformie Fiata 125P, wykorzystując elementy i rozwiązania Fiata 125P. Natomiast jest to samochód dużo lepszy, dużo fajniejszy w jeździe. Jest to przede wszystkim samochód, który ma dużo niższy współczynnik oporów aerodynamicznych dzięki tej pochylonej szybie czołowej. Do tego doliczając tą całą technologię, czyli powtarzalność tych zgrzewów, dokładając sztywność konstrukcji, zaprojektowaną sztywność konstrukcji tego samochodu. Zdejmiemy trochę ssania, bo już złapał temperaturę. Mamy samochód, który jest dużo sztywniejszy w jeździe, dużo cichszy podczas jazdy z większą prędkością i to przekładało się na liczby. Polonez może nie jest najcichszym samochodem w oparciu o dzisiejsze standardy, natomiast w roku swojego debiutu hałas na poziomie 73 dB przy 100 km na godzinę nie szokował i był wartością absolutnie akceptowalną i absolutnie umożliwiającą w tamtych realiach podróżowanie tym samochodu całkiem komfortowo i to w odniesieniu do samochodów konkurencji. Jak się jeździ takim Polonezem Borewiczem? No jeździ się dość specyficznie. Miękki jest on jak tapczan. Natomiast biegi wskakują zadziwiająco precyzyjnie. To wnętrze jakoś specjalnie nie wydaje z siebie dziwacznych odgłosów, aczkolwiek każdy Polonez trzeszczał i to już był urok tej konstrukcji, urok zastosowanych materiałów i urok wybranych rozwiązań technicznych. Natomiast był to samochód, którym spokojnie w porównaniu do samochodów konkurencji można było jeździć. Te silniki niestety 1300-1500, czyli małe silniki starej konstrukcji z wałkiem rozrządu umieszczonym w kadłubie, czyli silniki tak zwane OHV, sprawiały, że ten samochód nie był demonem prędkości, no i to był w sumie największy problem Poloneza, bo ten samochód z silnikami już mocniejszymi był zupełnie nieporównywalny. Tutaj mogę taką anegdotę z mojego dzieciństwa powiedzieć. Mój tata w czasach jeszcze ustroju słusznie minionego pracował w firmie polonijnej, to była taka półprywatna firma, półpaństwowa. I pracując w tej fabryce, oni mieli dewizy i dzięki temu, czyli płacili twardą walutą, której FSO wtedy potrzebowało i dzięki temu mogli odkupować od żerania prototypy. I ojciec przez pewien czas jako służbowym samochodem jeździł polonezem trzydrzwiowym, polonezem nie coupe, tylko polonezem trzydrzwiowym, który miał silnik 2.0 pochodzący z Fiata i ten samochód spokojnie osiągał prędkość rzędu 180 km na godzinę. I tym samochodem naprawdę w trasie dało się jechać. Ciekawostką było to, że miał tablice rejestracyjne z literką na końcu, co w tamtych czasach uważane było za służby mundurowe przez większość na przykład milicjantów z drogówki i jadąc takim samochodem na przykład na Mazury, widząc patrol z tym radarem takim ustawionym na trójnogu, ojciec nigdy nie zwalniał, a panowie przez nas mijani stawali na baczność i salutowali do dacha. Także było to dość zabawne. Był to samochód jak porucznik Borewi z licencją na przekraczanie prędkości. Natomiast było to też dość zabawne, bo ojciec tym samochodem codziennie dojeżdżał z Warszawy do Kałuszyna, bo tam się mieścił zakład. I to były rejony, gdzie było sporo szklarni i można było spotkać rolnika, który się dorobił. I taki rolnik, który się dorobił, jechał Mercedesem beczką. I jak się takim polonezem do takiego... Jak się takim polonezem do takiego rolnika dojeżdżało, to w tym momencie najpierw on patrzył w lusterku z myślą, co chciałeś, dzieciaku, zaczynał cisnąć tą beczkę. Przy około 160-170 beczki się kończyły. W tym momencie ojciec włączał kierunek i zaczynał wyprzedzać tym polonezem. Mina wyprzedzanego człowieka w Mercedesie była bezcenna. Było to dość zabawne, aczkolwiek były też reakcje takie jak dzisiaj przed nieoznakowanymi samochodami, czyli taki rolnik jadąc tą beczką potrafił stanąć dęba, bo widział Poloneza właśnie z literką na końcu, a wtedy takie samochody jeździły z Trafipaksem, czyli z tym systemem do pomiaru prędkości, ale to było trochę inaczej, bo on po prostu robił zdjęcie własnego prędkościomierza i samochodu, który jedzie przed nim i na bazie tego też potrafili wystawić mandat. Ten egzemplarz, tak jak powiedziałem,
pochodzi z 78 roku i ma w przebiegu 85 tysięcy kilometrów. Z informacji, które uzyskałem od obecnego właściciela, wynika, że ten samochód za dolary w Peweksie kupił pewien marynarz, który był jedynym jego właścicielem od nowości. I ten samochód, dla przykładu, to pokazuje, jak się dbało kiedyś o te auta, po zakupie przez tego marynarza został rozebrany, wszystkie dywany zostały wyjęte, łącznie z tapicerką bagażnika, i całe wnętrze zostało wymalowane specjalną jakąś okrętową farbą, która ten samochód miała zabezpieczyć przed korozją. Czy to pomogło? Raczej wątpię, bo w większości, tak jak spojrzycie w bagażniku, to wymalowane są maty bitumiczne, które raczej specjalnie nie rdzewieją. Natomiast to pokazuje, jak ten człowiek dbał o tego Poloneza i traktował go jako praktycznie dorobek życia i dlatego zabezpieczał go, żeby ten samochód służył mu jak najdłużej. Piszczące hamulce to niestety domena Polonezów. Te hamulce starego typu, hamulce fiatowskie, no są dość problematyczne w eksploatacji, potrafią się zacinać, zapiekać i niestety śpiewają różne tutaj melodie, ale to już taki urok tej konstrukcji. Natomiast jeżeli chodzi o ich skuteczność, nie są one takie dramatyczne. Da się za pomocą tych hamulców zatrzymać ten samochód w miarę skutecznie. Natomiast no nie jest to skuteczność współczesnych samochodów, ale z drugiej strony nie są one aż tak dramatycznie gorsze od hamulców Lucasa, nad którymi się wszyscy zachwycają. Te hamulce w dobrym stanie, serwisowane, odpowiednio utrzymane, też powodują, że ten samochód jest się w stanie zatrzymać w miarę bezpieczny i w miarę kontrolowany sposób. Pora na przejażdżkę drugim Polonezem, czyli Polonezem Karo. Zobaczcie, jak odpala Polonez Karo. Dokładnie tak samo jak Borewicz. Pali od strzała, urok gaźnika, światełka, ta sama sytuacja. Można zostawić je w pozycji włączonej i generalnie będą cały czas zapalone. Tak jak powiedziałem, albo nie, w przypadku Borewicza to podświetlanie tych konsoli centralnej jest po włączeniu zapłonu. W Polonezie Karo jest zmiana, czyli jest to podświetlane dopiero, kiedy zapalimy światła. I jak się jeździ karówką w porównaniu do Borewicza? No tu przede wszystkim mamy trochę tą inną pozycję. Za kierownicą siedzi się wyżej. Wynika to albo z użycia tej gąbki, albo z po prostu... schowamy ssanie, albo po prostu ze zmiany konstrukcyjnej, która tutaj została poczyniona. Jeżeli chodzi o takie właściwości jezdne, to generalnie ten samochód prowadzi się bardzo, ale to bardzo podobnie. Wynika to z tego, że tych zmian konstrukcyjnych, które tutaj powiedzmy by w znaczący sposób wpływały na to prowadzenie, za dużo w tym samochodzie nie poczyniono. Natomiast takim ogólnym wrażeniem z jazdy, czy to za sprawą tutaj tej kolumny kierownicy, czy za sprawą większej świeżości tego samochodu, mimo że ten samochód ma przejechane 104 tysiące kilometrów. Ja go kupiłem, jak miał 99 tysięcy kilometrów, także chwilę po zakupie licznik mi się wyzerował. Śmieję się, że mam samochód ten praktycznie od nowości, z przebiegiem od 0 do kilometrów, no to od 0 kilometrów. Natomiast no tutaj ten samochód jest fajniejszy w jeździe i jest też cichszy od Poloneza Borewicza, a wynika to z zastosowania dodatkowego tłumika, który jest pod nogami tutaj pasażera. Było to przystosowanie już modelu Karo do katalizatora. Wchodziły nowe normy emisji spalin i fabryka przygotowywała się pod kątem zastosowania w kolejnym etapie katalizatora. I tak to też uczyniono. W pierwszych wariantach był to dodatkowy tłumik, natomiast później był to katalizator. Jeżeli chodzi o takie wrażenia z jazdy ogólne, no to ten samochód jest praktycznie bardzo, ale to bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o pracę z dźwigni zmiany biegów, pracę układu kierowniczego, to wszystko jest dokładnie to samo. Natomiast jeżeli chodzi o przyspieszenie,
no to tutaj różnica już jest znaczna i te parę koni jednak w tym samochodzie czuć. Ten konkretny egzemplarz jeździ nawet 170, a miny wyprzedzanych osób są bezcenne, ale tak jak powiedziałem, no to jest egzemplarz ze zdrowym silnikiem i schamowane jest w nim ponad 80 koni na hamowni rolkowej, także to nie jest, no jest na to dowód, że ten samochód akurat jest w stanie całkiem fajnym i ten silnik trzyma moc, trzyma parametry, tak jak mniej więcej po opuszczeniu fabryki. Powiedziałem trochę odnośnie tutaj tych drzwi, pasowania i tego typu elementów. Jakość tego samochodu naprawdę nie jest gorsza od tych Polonezów wcześniejszych, a w niektórych elementach jest ona nawet lepsza, tak jak zmiany niektórych tworzyw, żeby one nie pękały, żeby dłużej zachowywały swoją świeżość. Natomiast pozostałe takie właściwości, praca zmiany biegów, to wszystko nie różni się specjalnie od Borewicza. Most jest cichy, to też jest taki kolejny mit o tych głośnych, wyjących mostach w Polonezie. Ja nie pamiętam Poloneza, może za małe doświadczenie, ale i ojciec miał Poloneza, i wujek miał Poloneza, teraz ja mam Poloneza, czy Polonez tutaj kolegi Piotrka. W żadnym z tych samochodów nie wyje most napędowy, więc wydaje mi się, że to jest trochę taki mit. Natomiast takim charakterystycznym wyciem Poloneza, które występuje praktycznie w każdym egzemplarzu, jest wycie pompy olejowej po odpaleniu tego silnika na zimnym i taki delikatny wycie na trzecim biegu. Jak nie wiem, czy tutaj będziecie słyszeli na nagraniu, ale na trzecim biegu każdy Polonez tak charakterystycznie robi przy przyspieszaniu i to jest taki dźwięk, że z zamkniętymi oczami jadąc doskonale wiemy, że jesteśmy w Polonezie. No i podobnie jak w przypadku Borewicza, trzaski dochodzące z okolic tylnej półki. Ja w tym egzemplarzu wszystko podkleiłem pięknie gąbeczką, wszystko jest poskładane na gąbkę, tak żeby tutaj te wszystkie trzaski wyeliminować, ale i tak ten samochód tą symfonię dźwięków siebie wydaje, po prostu trzeba to zaakceptować, ten typ tak ma i tutaj wiele się z tym zrobić nie da, można by kleić połowę tych rzeczy na silikon, ale to jest, albo na klej do szyb, ale to jest trochę barbarzyństwo, które później utrudni jakikolwiek demontaż, więc tak te tworzywa są zaprojektowane, tak są połączone, takie odgłosy siebie wydają, ten typ tak ma. Zacząłem też mówić we wcześniejszej fazie nagrania o różnicach, które w tym modelu następowały. O ile w Polonezie pierwszym Karo, który mamy tutaj, to też taka ciekawostka, jak rozróżnić pierwsze Karo. Inne są chlapacze z tyłu. W pierwszym Karo są nie chlapacze, nie to chlapacze są, które nie zaczynają się od razu od na początku zderzaka od razu za kołem, tylko występują jak gdyby w połowie zderzaka i przypominają kształtem te stosowane we wcześniejszych Polonezach. Druga zmiana to oczywiście druga taka różnica widoczna w pierwszych Karo, to jest ta zewnętrzna listewka chromowana. Te wszystkie listewki, one są wykonane dokładnie w tej samej architekturze, co w Borewiczu, tylko w Polonezie, w późniejszych egzemplarzach były one już lakierowane i w pierwszych Karo lakierowane były tylko te górne, natomiast ta dolna pozioma na samej krawędzi drzwi była dalej chromowana. I teraz, jeżeli chodzi o te zmiany, które następowały pomiędzy generacjami Karo, to mówiłem już o tym zawieszeniu, że było szersze zawieszenie, które w sposób wyraźny poprawiło prowadzenie tego samochodu i jego zachowanie na drodze, szczególnie przy wyższych prędkościach. I kolejne zmiany to były nowy zestaw wskaźników, nowy układ wentylacji, nowy mechanizm wycieraczek, zmieniona została instalacja elektryczna w sposób dość znaczny. W przypadku wentylacji takiej widocznej z punktu widzenia użytkownika w środku dostaliśmy tutaj na konsoli centralnej dodatkowe dwie kratki wentylacyjne, które też poprawiły przewietrzanie tej kabiny. Choć z drugiej strony ten kurnik, który jest widoczny na masce, sprawia, że nawet w upalne dni da się tym samochodem w miarę bezpiecznie podróżować, w miarę wygodnie podróżować. Oczywiście konieczność otwarcia okna dalej występuje, natomiast z tych kratek centralnych na środku wpływa trochę zimnego powietrza, ale, i to jest właśnie wada kurnika, można też dostać dosłownie jak motocyklista muchą po zębach, bo ten kurnik wyłapuje wszystkie owady, które wpadają, one następnie przelatują przez ten wlot powietrza umieszczony na podszybiu i wypadają tą kratką nawiewu
prosto w twarz kierującego. Kiedyś jadąc w tym samochodzie dostałem właśnie tak robakiem po twarzy, jadąc na obwodnicy z większą prędkością. I tutaj jeszcze odnośnie tej jazdy z większą prędkością, da się tym samochodem jechać szybko, tylko po prostu trzeba naddawać. To jest zasada jazdy polonezem szybko. No wiadomo, że ten samochód taki pewny jak współczesne auta nie jest, ale większe prędkości osiąga, tylko trzeba pamiętać, żeby naddawać. Przytoczę tutaj też anegdotę z mojego dzieciństwa. W 1992 roku ojciec kupił dokładnie takiego poloneza jak ten, z takimi fotelami, 1.6 GLE. To tłumaczy, dlaczego w ramach zabawy w dziecięce sentymenty też polowałem dokładnie na taki egzemplarz. W roku 1992, kiedy karo wchodziło, rzemiosło jeszcze do końca nie wiedziało, jak wyglądać będą haki holownicze do tych samochodów. Nie było do końca wiadomo, jaki kształt będzie miał ten zderzak, natomiast wiedzieli, że ta zmiana następuje, FSO to ogłosiło i rzemiosło przygotowywało się już do produkcji haków holowniczych do poloneza Karo. Ojciec kupił taki hak holowniczy do naszego poloneza i pojechaliśmy ten hak holowniczy zakładać. Jak po założeniu tego haka holowniczego, przede wszystkim diagnostach, pojechaliśmy na przegląd, to tarzał się ze śmiechu, pytając się: panie, kto panu taką fujarę zamontował? Hak holowniczy wystawał tyle poza zderzak. Był naprawdę bardzo długi i dość to zabawnie wyglądało. Jak widziałem z okna, jak ojciec wracał z pracy, to widać było poloneza. Potem mogłem rozpoznać, że to nasz, bo widać było ten cień tego haka, który wystaje z tyłu. Oczywiście hak nie był demontowany, był na stałe, takie to były czasy. Ale łącząc tą długą historię z anegdotą odnośnie jakości, przy montażu tego haka, po zdjęciu tylnego zderzaka, po zdjęciu zakoli, pomiędzy błotnikiem a tym tylnym fartuchem, wypadła nam pusta półlitrowa butelka po wódce wyborowej. I to jest problem, który właśnie pokazuje tą problematyczną, skomplikowaną historię samochodów z FSO. Mianowicie na 10 osób pracujących w tej załodze, 9 się starało i starało się budować, byli pasjonatami, starało się budować i wykonywać swoją pracę jak najlepiej i budować fajne, dobre samochody. Ale trafił się taki jeden, który obalił tą butelkę, wsadził ją, bał się kierownika, więc wsadził ją w zderzak i taki samochód wyjechał do końcowego klienta. I to psuło reputację tej marce i sprawiało, że ludzie, kojarząc te wyroby z FSO, kojarzyli to właśnie z niechlujnością, marną jakością i takim tumiwisizmem, bo to chyba jest dobre słowo. Fabryka nie rozwijała w znaczący sposób tego samochodu, nie było wielkich perspektyw, a że związki zawodowe powodowały, że nie wolno zwolnić było żadnego człowieka, no to taki miłośnik wyborowej dalej siedział na linii montażowej i psuł opinię tym pozostałym 9, którym się naprawdę chciało pracować i których budowa polskiego samochodu to było ich marzenie. Także to jest temat dość skomplikowany, dość złożony. A ostatnia anegdota odnośnie tego haka holowniczego, to pomimo tego, że był on śmieszny, to bardzo nam się przysłużył, bo tym naszym polonezikiem Karo jeździliśmy na Mazury z przyczepą kempingową dedykowaną do poloneza N126N. I oprócz tej właśnie, przy zasługi, powiedzmy, ciąganiu tej przyczepy, ten hak uratował też raz tył poloneza. W ojca w korku w Warszawie wjechał pan rozpędzony trabantem. I to tym dwusuwowym trabantem. No i generalnie był huk, uderzenie. Ojciec odjechał kawałek do przodu, wysiadł zobaczyć, co się stało. Jak zobaczył tego trabanta, to się prawie przeżegnał, bo myślał, że w polonezie nie ma tyłu. Podszedł do poloneza, a w polonezie nic. Jedynym elementem był pęknięty zderzak z tyłu, bo doszedł do niego tym okularem. Natomiast hak holowniczy w trabancie przepił kadłub silnika. Także trabant wyglądał jak po zderzeniu z drzewem, a w polonezie do wymiany było tylko i wyłącznie poszycie zderzaka. Pozostaje jedno pytanie: czy tym samochodem da się jeździć na co dzień? Odpowiedź jest złożona: da się, ale chyba nie warto. Po pierwsze, trochę go już szkoda w eksploatacji codziennej, natomiast jeżeli chodzi o te osiągi, które on oferuje, no one nie są być może
wyższych lotów, ale spokojnie da się tym samochodem nadążyć w dzisiejszym ruchu ulicznym. Problem jest ze statycznością, czyli z prowadzeniem tego samochodu, stabilnością, szczególnie przy wyższych prędkościach. I problemem mogą być, szczególnie dla niewprawionych kierowców, brak jakichkolwiek systemów bezpieczeństwa, począwszy, ja już nie mówię o poduszkach powietrznych, ale nawet takich podstawowych w dzisiejszych czasach wydawałoby się, jak na przykład układ przeciwpoślizgowy ABS. Do tego dochodzi problem z manewrowaniem, czyli brak wspomagania kierownicy, i o ile delikatnie samochód się toczy, to jeszcze jest ok, o tyle jeżeli stoimy, to trzeba się trochę z tą kierownicą nasapać, więc no, darmowa siłownia, można to w ten sposób traktować, natomiast jeżeli od samochodu oczekujemy komfortu i traktujemy go właśnie jako taki bezpłciowy środek do przemieszczania się, no to to już nie jest najlepsza, nie jest to, Polonez nie jest najlepszym środkiem do właśnie tego typu komunikacji, lepiej tutaj poszukać zwykłego samochodu, bardziej współczesnego, a Poloneza traktować tylko i wyłącznie jako własne hobby. Pora na podsumowanie. Nieprzypadkowo we wcześniejszej części filmu wspomniałem o tym, że o Borewiczu czy o Ochuckim. Nieprzypadkowo w tamtych latach nasz polski agent 007 czy też 07, polski James Bond, jeździł właśnie Polonezem i prezes, obrotny prezes klubu sportowego Tęcza również jeździł takim samochodem. To był samochód w tamtych latach, który stanowił dorobek całego życia. Był to samochód mega prestiżowy i był to samochód przez to bardzo dbany, bardzo szanowany. W przypadku Poloneza, szczególnie Karo po 90 roku, stał się to samochód najtańszy, duży, dostępny samochód na rynku. Samochód, w którego bagażnikach rodził się polski kapitalizm, bo te samochody, z nich handlowano na bazarach, te samochody były wykorzystywane do wielu różnych celów i to nie był samochód tak jak ten, który stanowił dorobek życia, tylko to był samochód, który w latach 90. stanowił już przedmiot codziennego użytku i często był traktowany bardzo niedelikatnie. Moim zdaniem właśnie stąd biorą się te wszystkie dziwaczne teorie, które można znaleźć w internecie, teorie wstecznego rozwoju, jakoby Polonez po każdej modernizacji stawał się samochodem gorszym. Nieprawda, stawał się samochodem lepszym, natomiast kryzys lat finansowy, lat 80. w Polsce, powodował, że te zmiany były bardzo niewielkie, bardzo symboliczne i nie nadążały już za samochodami produkowanymi na Zachodzie, dlatego ta przewaga tych samochodów stała się tak duża i tak widoczna w latach 90. Natomiast nie wierzcie w historię, jakoby Polonez był gorszy, bo Polonez był lepszy. Po każdej zmianie te zmiany wprowadzane były po to, żeby ten samochód stawał się coraz bardziej bezawaryjny, coraz bardziej trwały i coraz bardziej przyjazny w użytkowaniu. Ja w historii Poloneza dostrzegam też podobieństwa do projektu Izery, pozytywne podobieństwa do projektu Izery i nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że projekt stylistyczny powstał przy współpracy z ekspertami z Turynu, czy samochód został zbudowany w oparciu o posiadaną platformę technologiczną. Te podobieństwa to przede wszystkim to, że prowadzenie tego samochodu do produkcji skutkowało gigantycznym rozwojem procesu produkcyjnego, technologii produkcji tego samochodu oraz faktem, i tak jest planowane w przypadku Izery, że ten samochód rozwijany będzie rękami polskich inżynierów, polskich konstruktorów, polskich biur projektowych. I to tyle. Chciałbym podziękować Piotrkowi, właścicielowi tego, koledze z pracy, właścicielowi tego egzemplarza za udostępnienie go do nagrania. To pokazuje też jedno, że w mojej firmie nie tylko ja jestem takim wariatem, pozytywnym wariatem uważam na punkcie polskiej motoryzacji, a jest nas tam więcej. Mam nadzieję, że formuła takiego odcinka jak ten, gdzie występuje nie jeden, a dwa samochody, Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzach, jeżeli uważacie, że chcecie więcej samochodów, bo mamy już pewien pomysł, gdzie w jednym odcinku można by nagrać 4 auta albo podzielić to na poszczególne odcinki opowiadając o danym samochodzie oddzielnie, a zrobić taki wstęp i zakończenie wspólnie razem. To tyle. Dzięki, na razie, trzymajcie się, cześć!